samochód, który tutaj stoi i ma taki dumny napis metanol na masce, to jest pojazd, który, na którym prowadzi badania Politechnika Warszawska wspólnie z fabryką samochodów osobowych. Nie znaczy to, że on całkowicie jeździ na metanol. Tego metanolu w benzynie jest 15% w tej chwili. Ale co tutaj jest najistotniejsze? Że nie silnik, nie konstrukcję dopasowano, stworzono nową, ale dopasowano paliwo do istniejącej konstrukcji silnika. Ten silnik, który tutaj jest w środku, jest identyczny z tym, jak każdy normalny silnik standardowy polskiego Fiata. Nawet nie zmieniono tutaj regulacji gaźnika. Wszystko jest tak samo. Tyle tylko, że do benzyny dolano 15% mniej więcej metanolu plus specjalne czynniki stabilizujące, żeby tak zwane stabilizatory, żeby w niskiej temperaturze ta mieszanka się nie rozwarstwiała. I cała tajemnica. I teraz od kilku lat te badania prowadzone dowiodły, że silnik zachowuje się w sposób, po przebiegu 100 tysięcy kilometrów, zachowuje się w sposób porównywalny jak silnik, który pracuje na paliwie konwencjonalnym, na normalnej etylinie. Ale ten egzemplarz przejechał 50 tysięcy. 50 tysięcy. W sumie te samochody przejechały 750 tysięcy na metanolu. Co więcej, prawdą jest, że te samochody zużywają nieco w tej chwili więcej paliwa niż normalne, że są nieco bardziej wrażliwe na temperaturę pracy silnika, że niektóre uszczelki, niektóre elementy z tworzyw sztucznych są bardziej podatne na zużycie, ale to są trudności do przełamania. Natomiast jeśli sobie wyobrazimy, że można w ten sposób zaoszczędzić 15% konwencjonalnego paliwa, to mimo kosztów to się może stać za kilka lat elementem decydującym w ogóle w oszczędności ropy, której jest coraz mniej. Wyjeździsz się dzisiaj za wszystkie czasy, ja widzę. Tego jeszcze naprawdę nie było. Jeździłem już traktorem w tym programie, różnymi samochodami, ale autem elektrycznym jeszcze nie. A przyprowadziliśmy ten samochód dlatego, że te rozwiązania, które ty proponujesz, Andrzej, to jest niestety ciągle to samo. Utopia i bujanie w obłokach. Natomiast gdzież ty widziałeś, żeby jakkolwiek zastosować taki samochód na rok? To było widać, że to jest zabawka po prostu. Natomiast jeśli już szukać rzeczywiście jakichś nowych zupełnie rodzajów napędu, to niewątpliwie jest nim samochód elektryczny, cokolwiek by nie mówić o wadach tego samochodu. A ten egzemplarz to jest samochód skonstruowany wspólnie przez Fabrykę Samochodów Osobowych na Żeraniu i Instytut Elektrotechniki dla potrzeb łączności, dlatego jest kierownica z prawej strony, żeby łatwiej było zabierać listy ze skrzynek. Tu jest taka specjalna przestrzeń bagażowa. Ale co jest istotne w tym samochodzie, to dwa elementy. Jeden to zestaw baterii, akumulatorów, wyglądający dość potężnie, no bo takie są jeszcze dzisiaj niestety akumulatory, i ważący mniej więcej 670 kg. A pod maską zamiast silnika układ tyrystorowy sterowania, który jest o tyle sprytny, że pozwala na minimalizowanie zużycia energii przy rozruchu samochodu i odzyskiwanie pewnych porcji energii podczas hamowania. To jest napędzane jednym silnikiem? Oczywiście, jednym silnikiem umieszczonym bezpośrednio na wale napędowym z pominięciem skrzyni biegów. Prowadzone badania na tym samochodzie wykazały, że on się może poruszać z szybkością mniej więcej maksymalną 75 km na godzinę, że jednorazowe ładowanie wystarcza na pokonanie właśnie gdzieś dystansu rzędu 80 km. Zależy od sposobu jazdy, no i w mieście oczywiście nieco mniej. No i to właściwie są podstawowe tak, walory. Konstruktorzy nawet to nazywają samochodem elektrycznym drugiej generacji, no właśnie tak, ze względu na to eleganckie sterowanie, prawda?